Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Przed nami kolejny odcinek wirtualnej murawy, tym razem dwóch gości. Jest Piotr i Adam, także siemanko. Cześć. Z kanału oczywiście Matura to Bzdura. Boję się trochę, bo się stresowałem, czy będziecie mnie pytać dzisiaj o coś. Dzisiaj nie, czy będziemy strzelali, nie odpowiedzi, ale piłki. Chyba, że przygotowałeś dla nas jakąś konkurencję z pytaniami. Konkurencja z pytaniami? Może? Nie, wiesz co, ja jakoś... Ja nie będę tutaj kozaczył, bo wydaje mi się, że możecie mnie w drugą stronę zaraz wyjaśnić. Panowie, jak piłka? Powiem tak, jak forma może? Mogłoby być lepiej. Ja dawno nie grałem w piłkę nożną. Kiedyś lubiłem, ale ostatnio nie miałem okazji. Jak to u Was wyglądało zawsze z piłką? Ja za dzieciaka uwielbiałem biegać za piłką, później bardziej przyniosłem na siatkówkę. Na siatkę? No. A ulubione drużyny? Ja FC Barcelona, oglądam prawie każdy mecz. Słuchajcie, jednak nagrywamy w dwójkę. Dobra, lecimy z tym. Zaczniemy od rzutów karnych. Klasycznie. Trzy prawą, dwa lewą. Obaj prawonożniczy. Jestem lewonożny. Jestem prawonożny, więc trochę oszukamy. Ja będę walił prawą, Adam lewą. Kurczę. Ale dawno nie graliśmy. Ledwo zaczęliśmy. Już się zaczęli. Dobra, to Wy zaczynacie. O, kurczę, mają dwóch prawo i lewonożnych. Nie, o, jest! Tak samo jak ty. Odgapił. Nie jestem rozciągnięty. Ła, kurde. Ale kurczę mocno. Headshot. A się odbiła ładnie. Ale mocno było. Poczułem po nodze. Kurde no, środek. Ojej, jak ja to szanuję, takie coś. Kurde, intuicja była dobra, ale... Pierwsza konkurencja za nami. Tyle brakło, byłby remisik, także ja czuję oddech. Ładna ta bramka. A dzięki, ale też było. Niestety ja jednej nie strzeliłem, bo Adam pociągnął całość. Chciałem się wbić. Słuchajcie, teraz czas na poprzeczki, tylko pytanie. Okay. Są trzy piłki. No. Jak wy to rozwiążecie? Kamień, papier, nożyce po męsku? To może teraz ty dwie, a jedną, skoro ja wcześniej strzelałem więcej? Dobra. Kłócam się, ja idę. Jest zgoda. Lecimy. Jest! No nie. Tak widzę, tak zaczynacie, no to fajnie, naprawdę. Dobra. Może tutaj. Jest! Adam, ciśniesz. Chłopaki, brawo, mamy szansę na sięgnięcie trójeczki. Chłopaki, naprawdę, proszę. Dziękuję ci. I za dwie to zajebiście, nice. Patrz co porobił, dwie trafił. Raz, wróciła, bo wraca. Ona wróciła. No nie. Nigdy nie było 3-3, wiesz? Nigdy. Nigdy? Nie. Ale jest. A ja się sam cieszę, bo to jest... Dajemy ci szczęście, Lachu, to jest to. Dziękuję, ja z nim muszę się tak grywać. Rzadko się zdarza taki odcinek. Czemu w ogóle nie było takiego odcinka, że było 3-3, 2-3. Musimy częściej chyba nagrywać na boisku. Panowie, czas na sam. Jeden na jeden. I znowu. Który z nas? Może tym razem, żeby było więcej losowości, to będziemy grali w papier, kamień, nożyce, zobaczymy kto wygra. Kto wygra, ten ma dwie próby. Lecimy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra, dobra. Okej, okay, czyli dwie, jedna. Dobra. Dobra. Lecimy. Dobra, to no, zaczynamy, bo jedna przegraliśmy. Po paluskach poczułem, ale... Nice, blisko jest. A! Lewo, prawo, lewo, prawo. Pięknie. Ojej, ale się wygoniłem za bardzo. Kurczę, jak mnie strollował. Aj. Jest. Jest. Nieruszony, ale jest. 90. minuta. Nice.
Dobrze. Dobrze jest. No nie, ja z nimi nagrywam za dobrze sobie. Mind game. Nie, jak podpuścił. Tak ładnie nóżki trzymał i nagle. Czemu tak od boku nabiega teraz? Ja wiem czemu. Nie! Dobra, jak nie wyjdzie, to przegram, trudno. Wyszło. To było piękne. Wyszło, piętka o piętkę. Dobra. Ej, no czemu tam znowu? Dobrze. Bomba. Bang. Aj, no dobra. Na boczek. Nie tam? Ja ci go pilnuję, już nawet nie próbuj. Tak? Jest! Mówiłem, że go pilnuję, to jest mój człowiek, friend. Czwarta konkurencja przed nami. Teraz czas na strzały z pierwszej piłki. To jest fajne, bo... Okej, spoko. Gorzej jest, jak źle się nogę przyłoży, ale nie będę wam mówił, zobaczycie. Lecimy, wy zaczynacie o trzy strzały znowu. Albo wiecie co? Cztery. Dobra, o, to dwa będą. To ja trzy teraz. Nice. Aj! A, nie! Aj! Jest! Nie. To nie jest takie proste, jak wam się wydaje. Spróbujcie kiedyś sobie. O, jak delikatnie. Za słabo, co? Nie! Jest okej. Za słabo! Jest okej. Kurde, jak to nie złapałem? Gdzie by to? O, wiem. Odsłoniłeś wow. Tamtą część, tak? Ładnie, nice. Czas na coś, czego jeszcze nie było w tej serii. Ostatnia konkurencja, tym razem będą to woleje, ale nie zwykłe, tylko od reboundera. Prawie z połowy do pustej bramki. Czy ona się odbije, czy nie, czy wam się odbije przed wolejem, czy nie. Nie ma takich zasad. Okay. Po dwie próby dla każdego? Tak, deal. Dobra. Deal? Deal. Deal? Dobra, to kto zaczyna? Piotrek, to ja zacznę, skoro już mam presję. On presję narzuca na razie. Ja jestem lewonożny, sorry chłopaki. Sorry chłopaki. O! Od słupka jeszcze. Dobrze, szanuję. To też się zalicza, można. Czy średnio? Też po ziemi można, czemu nie? Okay. Nie ma zasad, ma wpaść. Okej, okay, no to wbiła. Prościutko. Nice. Nice. Weszła. Dwa. Skończmy to dobrze. Nice. Przy słupku, dobrze. 3 na 3. Problem jest taki, że jak Adam trafi 2 na 2, to przegram. Nam się nie przejmuj, ja tutaj będę... Ta. Dobra. Zeszła, ale weszła. Czemu to zrobiłeś? No dobra, no trudno, no ja... Po ziemi, ale z wami nagrywać, kurczę, no 3-3, czyli ostatnia twoja próba. No. Tak jest, ostatnia. Wszystko albo nic. Zero presji, nie musisz, naprawdę. Nie ma. Dajesz jeszcze raz, zeszła, ale weszła. Nie musisz. Uwaga. Nie rób tego, nie daj się słuchego. Wiesz co, bądźcie trochę bardziej na lewo od tego. No ty masz trochę mało miejsca i tak musisz się dziwnie do tego przybliżać. No. Jest! Ty brzmiałeś jak taki coach, jak motywator. Ale zadziałało, Piotrek, dzięki. Bum! Widzę, że oni pod presją to sobie radzą. Panowie, czyli ostatnia konkurencja dla was. Ale przynajmniej z honorem wyszliśmy z tego jakoś. Z honorem.
To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Panowie, dziękuję Wam bardzo. Dzięki wielkie za zaproszenie. Wielkie dzięki za zabawę. Mam nadzieję, że się podobało, że nie było tragicznie. Nie, było super, nogi pobijane, ale o to chodzi. O to chodzi, bawiliście się dobrze. Która konkurencja ulubiona? Jedną jakby się wybrać. W sumie ostatnia była ciekawa. No. Czy ostatnia była widowiskowa, ale mi się podobało, jak strzeliśmy w poprzeczkę. Poprzeczkę? No, ale dwie tak mi poszło. Dwie z rzędu. Mi nie. Słuchajcie, jeśli ktoś jeszcze nie wiedziałby, jakie materiały pojawiają się na kanale Matura to Bzdura, pod spodem link w opisie wbijacie, subskrybujecie. Będzie się tam działo. I piszecie Dolina Men. Hashtag Dolina Men. To się nigdy nie skończy. Do następnego.